Przejście podziemne zostanie wydłużone o prawie 27,5 metra i przejdzie pod 5 torami, a światło przejścia wyniesie 10,5 metra. Nowa część tunelu będzie o prawie 2 metry bardziej zagłębiona niż obecna. Stara część z nową będą połączone za pomocą tymczasowej rampy i schodów. Te prace mają się zakończyć na początku przyszłego roku, w tym samym czasie, w którym miasto odda do użytku węzeł transportowy. Prace pod torami to część modernizacji stacji kolejowej Słupski dworca PKP. Zgodnie z planami kolei, obecnie istniejący tunel zostanie poszerzony i pogłębiony. Powstanie też jego wylot pod dworcem PKP w stronę ulicy Wojska Polskiego. Jak już informowaliśmy, inwestycji kolejowych na stacji Słupsk będzie dużo więcej. W ramach przebudowy linii 202 do Gdyni-Chyloni przebudowane zostaną perony, ale przede wszystkim powstanie drugi tor, dzięki czemu skróci się czas podróży do Trójmiasta. Te inwestycje będą realizowane w ciągu kilku kolejnych lat. Dodatkowo PKP planuje również wyburzyć budynek obecnego dworca kolejowego i w jego miejscu postawić nowy, mniejszy i bardziej funkcjonalny.